Anna Laszczuk, witam Państwa w Kino Mówi. Dziś zobaczymy film Gomorra. A moimi gośćmi są Anita Piotrowska, krytyczka filmowa Tygodnika Powszechnego. Witam. Dzień dobry. I Maciej Gdula, socjolog. Dzień dobry. Gomorra powstała na podstawie książki o mafii, książki Roberto Saviano. I warto też wspomnieć, że autor tej książki wycierpiał swoje za obnażenie sekretów mafii. Do dziś właściwie nie zaznał spokoju. Ale może warto powiedzieć najpierw o filmie, bo to właśnie chyba dzięki kinu ten temat stał się uniwersalny. To znaczy wyszedł poza mafię, lokalne interesy i coś zmienił w dyskusji właśnie na ten temat. Na pewno tak, ale myślę, że książka była też jakimś przełomem. Książka ukazała się kilka lat wcześniej i ona właściwie wstrząsnęła Włochami. Niby wszyscy o tym wiedzieli, to była taka tajemnica Poliszynela, że istnieje Camorra, bo istnieje już co najmniej od XIX wieku, ale właściwie nikt chyba nie odważył się, zanim nie zrobił tego właśnie Roberto Saviano, autor tej książki, żeby ten cały system obnażyć, rozkręcić na śrubki, właściwie prześwietlić na wszelkie możliwe sposoby i on to zrobił w sposób właściwie brawurowy i perfekcyjny, dlatego że on nawet poświęcił jakiś tam kawałek ze swojej... On w ogóle pochodzi z Neapolu, także Camorra jest mu znana. Urodził się w Neapolu, mieszkał w okolicach tego miasta i później po latach wrócił tam właśnie, kiedy pracował nad książką Gomorra. Spędził tam kilka miesięcy w tych niesławnych dzielnicach, na tych przedmieściach. No i właściwie można powiedzieć, że poznał to zjawisko od podszewki. Właściwie Włochy były wstrząśnięte dlatego, że nikt nie spodziewał się, że organizacja przestępcza, tak właściwie funkcjonowała ona w powszechnej świadomości jako organizacja przestępcza, tak naprawdę znakomicie funkcjonuje na różnych legalnych polach działalności gospodarczej i w zasadzie nie zdając sobie z tego sprawy, idąc do restauracji na pizzę, mieszkając w hotelu, kupując, nie wiem, suknię od znanego projektanta, w jakiś tam sposób przeciętny Włoch i nie tylko Włoch zasila po prostu konto neapolitańskiej Camorry. Także porozmawiamy o tym, w jaki sposób też wyglądają te związki z, nie tylko z Włochami, prawda, Camorry, ze światem, nawet z Polską, tak. Ale jeszcze chciałam nawiązać w ogóle do innych filmów. To znaczy, kiedy mówimy inny świat akurat o tym filmie, to wydaje mi się, że mówimy też o innej mafii niż przywykliśmy do niej w kinie. Prawda? Bo ona tutaj nie jest wyestetyzowana. To nie są te obrazki takie, które uwodzą nas, rzucają czar na nas. To jest po prostu brudne, okropne. Camorra nie jest sexy. Przemocowe, nie jest sexy. No tak, to jest właściwie kino przez ponad 100 lat swojej historii przyzwyczaiło nas do tego, że właśnie mafia czy w ogóle gangsterzy są sexy. Camorra właściwie nie wiem, czy była w kinie dotychczas aż tak dobrze pokazana. Wydaje mi się, że niezwykle amerykańscy reżyserzy włoskiego pochodzenia zajmowali się mafią sycylijską, Cosa Nostrą i oni właściwie zmitologizowali wizerunek tej mafii. W rolę mafiozów wcielali się najprzystojniejsi aktorzy z największymi nazwiskami, gwiazdy i przemoc w tych filmach była często estetyzowana. To, co zrobił Matteo Garrone, zresztą podążając za książką Gomorra, to jest właśnie takie całkowite odmitologizowanie mafii. Właściwie to są pospolici faceci, tacy dresiarze, którzy siedzą w jakichś solariach. Słuchają disco polo, są spoceni, tak, okropni. Tak, tak. To się chyba nazywało Italo Disco. Italo Disco, tak, właśnie. Maćku, może jak ty to widzisz jako socjolog? To jest świetna książka i doskonały film, dlatego że on patrzy na mafię od dołu. To znaczy mamy zamiast takiego spojrzenia na czubek piramidy, tam gdzie spływają te frukta z działalności całych sieci, to my mamy ten obraz od dołu i widzimy, kto staje się żołnierzem mafii. Widzimy, że to są ludzie bardzo biedni, ludzie bez perspektyw, ludzie z rodzin, w których na przykład ojciec siedzi w więzieniu, a matka pobiera taką głodową rentę od mafii. No bo tam w ogóle kobiety nie istnieją w ogóle, jako podmioty. Tak, tak. To jest bardzo męski świat. Też rządzi się takimi męskimi rytuałami, to znaczy takimi przemocowymi, ryzykowymi.
ryzykowaniem własnym życiem, ale też tym, że można kogoś postraszyć i trzeba pokazać swoją przewagę fizyczną. I to jest też obraz mafii, która w zasadzie nie jest oddzielnym światem, tylko tak rozpełza się na inne typy działalności. To znaczy, to nie jest tak, że to jest organizacja przestępcza i przestępcy są straszni, bo popełniają takie przestępstwa, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy napady, rabunki, pobicia, tylko w zasadzie zajmują się taką dosyć przyziemnym sposobem gromadzenia pieniędzy. To znaczy, na przykład wyzyskują robotników, nie płacą, szantażują. Utylizują toksyczne odpady. Tak, to jest bardzo osobny wątek też, prawda, w tym filmie. Tak, i w zasadzie my już teraz wiemy, że to była jedna zresztą z typów działalności, która była odpowiedzialna za ten kryzys śmieciowy w Neapolu. To znaczy, mafia dużo szybciej zapełniła sprowadzanymi skądinąd odpadami śmietniska i Neapol utonął w śmieciach. Także widać, jak ta organizacja po prostu wykorzystuje zwykłych ludzi i wykorzystuje na przykład środowisko naturalne, żeby zgarniać dla siebie pieniądze. To jest też fascynujące, że tam nie ma w tym innym świecie, tak jakby nie ma tego normalnego świata. To znaczy, tak jakby nie działała policja, prawda? Jakby tak, nie działały instytucje państwowe. Takie jakby one nie miały kontroli w ogóle. A jak się okazuje, jest to nie tylko państwo w państwie, ale też właściwie taka globalna korporacja. Bo jak zobaczymy za chwilę w filmie, to jej macki sięgają właściwie wszędzie. No w Europie to jeszcze nic, ale i Ameryka Południowa, i Stany Zjednoczone. Wszędzie gdzieś tam te powiązania istnieją i one są o tyle właśnie niewyczuwalne, że wiążą się nie tylko z taką typowo przestępczą, nielegalną działalnością typu narkotyki czy nie wiem, handel żywym towarem, ale są to normalne, legalne gałęzie biznesu. I, no i to jest jakiś, wydaje mi się, fenomen tego zjawiska, że ono właściwie już tak przesiąknęło, że stało się właściwie niewidzialne. Roberto Saviano, autor Gomory, w jednym z wywiadów dał taki przykład w takiej mikroskali, ale on właściwie obrazuje, czym jest Camorra. We Włoszech istnieje podobno zakaz wypiekania chleba w niedzielę. Chodzi o ochronę praw pracowniczych. Oczywiście mafia natychmiast wskoczyła w ten sektor i go zagospodarowała, zatrudniając ludzi w niedzielę przy wypieku chleba. I wszelkie pieniądze, wszelka nadwyżka właśnie wygenerowana w wyniku tej nielegalnej pracy została natychmiast przeznaczona, znaczy to dalej trwa, czyli zostaje natychmiast przeznaczona na otwieranie normalnych, legalnych piekarni. I tak to się kręci właśnie. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, dla którego ten film był takim odromantyzowaniem mafii, to znaczy pokazał, że zazwyczaj my patrzymy na mafię jako taki związek oparty na braterstwie, na osobistych więziach, na wspomnieniach przeszłości i tak dalej. Tam nie ma żadnych sentymentów. A tutaj nie ma sentymentów. Tak, że zazwyczaj używa się tych argumentów wtedy, kiedy trzeba kogoś wykorzystać, wtedy, kiedy trzeba kogoś zabić, wtedy, kiedy trzeba kogoś wyciągnąć z domu, żeby go zastrzelić. Natomiast nie ma żadnego wspierania się i tak naprawdę mafią rządzi interes. W ogóle w zasadzie w ogóle nie ma więzi, a te, które są bardzo, bardzo brutalne. Ja myślę, że szczególnie ten wątek młodych ludzi, takich dwóch chłopaczków, którzy aspirują do tego, żeby przechytrzyć mafię i zostać głównymi mafiozami jakby poza systemem, no tam jest przejmujący. I w ogóle młodych chłopców w tym filmie. Tak, taki mały chłopiec o imieniu Toto, pomagier, taki właściwie chłopiec na posyłki. On właściwie, no dla niego to jest chyba jedyna droga życiowa. Tak, i oni tam prowadzą dialogi typu byliśmy kumplami, a teraz widzisz, że jesteśmy wrogami, albo ty mnie, albo ja ciebie. I to z ust no, po prostu kilkulatków tak naprawdę. Bo jeszcze nawet nie nastolatków, kiedy pada, no brzmi przejmująco. I cały ten świat jest właśnie taki. No tym się też zasadniczo różni Camorra na przykład od mafii sycylijskiej, że tam jest bardzo rozbudowana ta struktura pionowa, czyli taka hierarchia właśnie w górę, jest tam ten capo di tutti, capi na szczycie, no i właśnie te powiązania klanowe i tak dalej. A tutaj ta struktura jest rozbudowana jednak poziomo,
czyli nie ma jakby jednego takiego szefa, natomiast są poszczególne rody, które tam mają swoje głowy i to wszystko raczej idzie jakby w głąb i rozwija się właśnie zagarniając coraz to nowe obszary no, takiego zwykłego, codziennego świata tych blokowisk, które oglądamy w filmie. Jestem jeszcze ciekawa, jak ty, Maćku, patrzysz na ten inny świat, no, też jako socjolog, czy jako człowiek lewicy w pewnym sensie, tak? To znaczy, na, gdyby nie było tej biedy, tak? Czy byłoby inaczej? To znaczy, gdzie tu, jak to wygląda tak systemowo, tak socjologicznie z twojego punktu widzenia? Znaczy, na pewno jest dosyć wyraźne w tym filmie, że ci ludzie nie mają innego wyboru. Znaczy, to jest dla nich normalna droga kariery. Innych dróg nie ma. Znaczy, to jest... po prostu w jakimś sensie więzienie, to znaczy jeżeli się jest na południu Włoch, to jest się na to skazanym, na jakiś typ powiązania z mafią. I widać, że to jest też, widać tam oczywiście biedę, wyzysk i eksploatację środowiska naturalnego, ale widać też w ogóle słabość państwa. To znaczy widać, że ludzie nie mają zaufania do jakiejś instytucji nadrzędnej, zewnętrznej, która może odgrywać rolę arbitra, ale też jest w jakimś sensie emanacją wspólnoty. Tutaj tego w zasadzie nie ma. Ludzie nawzajem sobie nie ufają albo ufają sobie tylko pod przymusem i nie chcą zawierzyć żadnej zewnętrznej instytucji. Nie chcą mieć żadnej czapki nad sobą i przez to cały czas tkwią w tym więzieniu, w tym systemie takich wzajemnych uzależnień, przemocy, brutalności. I to jest w jakimś sensie, można pokazać, że to jest taka sytuacja bez wyjścia, czy takie błędne koło. Znaczy, że nie ma tego momentu, w którym można było pomyśleć jakiś inny świat. W zasadzie jakby z wnętrza tego filmu wydaje się, że to po prostu się musi tak kręcić do końca świata. Obiecałam, że porozmawiamy jeszcze o wątkach europejskich, czy wręcz wątku polskim w odniesieniu do Camorry. Zresztą też trzeba powiedzieć, że tytuł filmu Gomorra jest połączeniem dwóch słów. Gomora od Sodomy i Gomory i Camorry właśnie, bo to jest naprawdę Gomora. To jest coś ohydnego, ten świat. Jakie wątki polskie możemy a propos Camorry wyciągnąć? To znaczy właśnie zaczęło mnie to interesować, jak dalece ta sieć powiązań organizacji przestępczej z legalnym biznesem sięga. Okazało się, że również Polska jest od co najmniej, nie wiem, 15 lat na pewno jakąś tam strefą wpływów. Oczywiście nie chciałabym tego demonizować. Jest to pewnie jakiś tam niewielki wycinek, ale któż to wie tak naprawdę. Przed kilkoma laty został zatrzymany w Polsce, w Krośnie, podczas zakupów w hipermarkecie, jeden z bardzo ważnych bossów Camorry, niejaki Francesco Schiavone, który miał pseudonim Grubasek. Jak to przeczytałam, no to właściwie poczułam się troszeczkę nieswojo. Okazuje się, że dziennikarze w Polsce zaczęli troszeczkę tropić ten wątek, oczywiście nie na taką skalę, jak zrobił to Roberto Saviano w książce Gomorra, ale okazało się, że na przykład jakaś tam część rynku nieruchomości jest w rękach Neapolitańczyków w takich najbardziej atrakcyjnych miejscowościach typu Zakopane, Gdańsk, Warszawa. Na pewno restauracje, pizzerie, wolę nie wiedzieć jaka sieć, chociaż może dobrze by było wiedzieć. No oczywiście takie już stricte przestępcze działki typu narkotyki i tak dalej. Nie wiem. Mam wrażenie, że powinniśmy chyba kogoś z Interpolu mieć tutaj. Tak, nie możemy być pewni, czy jedząc pizzę przypadkiem nie wspomagamy jakoś Camorry. Ale też widać na tym przykładzie, że w sensie globalizacja służy nie tylko czemuś przyjemnemu, jak łatwemu wyjazdowi na wakacje bez granic, ale to jest też jakby zwielokrotnienie przepływu narkotyków, handlu ludźmi i wyzysku, bo to jest też kwestia tego, że ci pracownicy są nadmiernie wyzyskiwani. I pytanie, czy my mamy w ogóle jakieś instytucje, czy myślimy o takich instytucjach, które by mogły to kontrolować, bo jasne, że jest Interpol, ale pytanie, czy on jest skuteczny. Jeżeli mam wrażenie, że tutaj w ogóle refleksja nad tym może nas zbliżyć do
do pomyślenia o tym, że w ogóle duża część aktywności wymyka się temu globalnemu, globalnej kontroli. I to jest, to dotyczy tak samo bankowców czy sportowców uciekających od opodatkowania, jak i przestępców z Komory. Jak najbardziej też uciekających od opodatkowania, ale puentą, myślę, dla tej rozmowy może być to, że inny świat jest w naszym świecie, jest naprawdę wewnątrz i można powiedzieć, że on się właśnie nam wymyka, zarówno z pola widzenia, jak i z pola kontroli, z jakby różnych naszych świadomych działań. Może też dlatego jest tak fascynujący. Zapraszam więc Państwa do obejrzenia filmu Gomorra o tym innym, bardzo bliskim, ale bardzo jednocześnie odległym świecie.